Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na sałatkę. Sałatkę można powiedzieć wielkanocną, wiosenną, z jajkiem, z wieloma warzywami, z owocami. Jakimi, to się przekonacie, kiedy obejrzycie ten cały odcinek. Powiem tylko tyle, że będą tutaj niebanalne połączenia, które na pewno Was zaskoczą i zachwycą w smaku. Na samym początku tylko zaproszę Was jeszcze do subskrypcji, łapkowania, klikania dzwoneczka oraz komentowania. W tym roku idziemy po 100 tysięcy subskrypcji, także taki prezent na święta możecie zrobić i zostawić chociażby tą łapkę w górę. A teraz już nie przedłużając, do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od przygotowania papryki. Jedna papryka czerwona w moim przypadku, może być to też każdy inny kolor tak naprawdę. Filetujemy tak, aby pozbyć się gniazda nasiennego oraz tych białych błon, które w żaden sposób nie są nam do niczego potrzebne. Tak jak widzicie, czysta papryka, tutaj jeszcze nieco się tego gniazda nasiennego przemsknęło, także usunąłem i teraz kroję w kosteczkę około pół centymetra na pół centymetra. Paprykę mamy pokrojoną, przechodzimy do cebuli. W moim przypadku użyję cebuli czerwonej. Jest ona dużo łagodniejsza od tej białej czy żółtej i fajnie będzie komponować się zarówno kolorystycznie, jak i smakowo z pozostałymi składnikami. Wierzchnią warstwę obieramy. Tutaj jest jeszcze taka błonka, często śliska, którą też musimy usunąć, żeby się nie pociąć. I również drobna kosteczka. Papryka oraz cebula są już posiekane. W międzyczasie wstawiłem 4 jajka, gotuję je na twardo. A tymczasem przejdźmy do owocu. Mam tutaj ananasa, jak widzicie. Kupiłem połówkę, tyle w zupełności mi wystarczy. Odkrawamy dupkę. Jedną i drugą. Proponuję na pół, wycinamy środek, czyli tak zwane drewno. Niektórzy to lubią, ja to usuwam, jest to bardzo twarde i do niczego tak naprawdę potrzebne. I następnie odcinamy skórę. Świeży ananas, moi drodzy, przepięknie pachnie. Jest to chyba mój ulubiony owoc, który tak naprawdę możecie kupić cały rok. Cały rok jest on dostępny. Odkrawamy tutaj te wszystkie niedogodności. Ananasa kroimy w paski. Następnie nieco większą kostkę. Ma być on wyczuwalny, soczysty. Każdy, kto ugryzie kawałek, będzie miał fajną przyjemność w buzi właśnie dzięki tym wszystkim sokom. Oczywiście jeżeli nie macie świeżego, no to ewentualnie możecie użyć takiego z puszki, jednak nie będzie to ten sam smak. Tak naprawdę ananas z puszki jest mało podobny do tego świeżego. Pokrojone składniki trafiają do michy. W tej misce nie będziemy podawać, a jedynie wszystko wymieszamy. Do tego dodajemy odrobinę roszponki. Oprócz roszponki trafia szpinak baby. Dużo żelaza. Miska na razie leci na bok. My zabieramy się za kolejny składnik. Kolejnym składnikiem jest jabłuszko. Jedno średniej wielkości wystarczy. Cyk. Następnie potrzebować będziemy kawałek pora. I siekamy w pół plasterki. Następnie pomidory, około 2 sztuk.
Przygotujmy szybki dressing. Mam tutaj łyżeczkę, mam tutaj łyżkę miodu. Rozpuściłem go, bo on jest w takiej postaci stałej, także dosłownie chwilka albo w ciepłej kąpieli, albo do mikrofalówki. Do tego oczywiście dodaję musztardę. Jest to genialne połączenie, delikatna ostrość oraz słodycz. Do tego albo majonez, albo jogurt naturalny, odrobina soku z cytryny, szczypta soli, szczypta pieprzu. Całość mieszamy. Tak przygotowany sos wlewamy do warzyw i wszystko teraz dokładnie musimy wymieszać. Ja to robię, jak widzicie, przy pomocy łyżki i ręki. Wszystko dokładnie musi się oblepić tym sosikiem. Następnie całość sałatki przerzucamy już do naczynia, w którym będziemy ją podawać. W moim przypadku jest to część naczynia żaroodpornego. W kolejnym kroku przygotowujemy jajka, te, które gotowaliśmy wcześniej. Zobaczcie tylko, jak pięknie są ugotowane. Nie ma żadnej ciemnej obwódki, co świadczy o tym, że zostały ugotowane idealnie. Kiedy będziecie gotować jajka zbyt długo, wtedy właśnie taka obwódka się pojawi. Następnie pistacje oczywiście podprażymy. Około jednej garści takich pistacji potrzebować będziemy. Podprażone pistacje siekamy bardzo drobno. Zamiast pistacji można użyć też na przykład nasion słonecznika. Też będzie wszystko fajnie się komponowało. Oczywiście prażymy od suchej patelni. Żadnych tłuszczy tutaj nie potrzeba. Musimy tylko kontrolować ten przebieg prażenia, żeby się nie przypaliło nic. Jak widzieliście przed chwilką, posypałem tylko sałatkę pistacjami. Przepięknie wszystko wygląda, niesamowicie się komponuje kolorystycznie, genialnie pachnie. Ten sos naprawdę robi tutaj robotę. Koniecznie musicie wypróbować ten przepis. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Was to oczywiście nic nie kosztuje, a w tym roku, przypominam, idziemy po 100 tysięcy subskrypcji. Tak więc każda ta czynność, o której powiedziałem przed chwilą, do tego nas zbliży. Ja Wam życzę, moi drodzy, zdrowych, spokojnych świąt i smacznego. Cześć, do zobaczenia.